Chwała Bogu. Chciałbym bardzo serdecznie Was przywitać i myślę, że Sebastian troszeczkę mi dwa zdania tak wyjął z ust, bo też chciałem powiedzieć, że cieszę się, że mimo takiej pięknej pogody jesteśmy na tym miejscu, aby słuchać Bożego Słowa, a przede wszystkim chwalić Boga. Chciałbym dzisiaj mówić nie o martwych uczynkach, ale o dobrych uczynkach. I chciałbym, żebyśmy otworzyli list do Efezjan. Ja dzisiaj będę czytał może z dwóch tak tłumaczeń, dlatego że tak jakoś mi to fajnie brzmi w tłumaczeniu Nowego Przymierza z Ligi Biblijnej. Bardzo takie fajne myśli dla mnie i chciałbym Was zachęcić przez to słowo, które dzisiaj będę zwiastował. List do Efezjan 2, 8, 9 i następnie 10. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, to nie z was. Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. I kiedy czytamy ten fragment, to ja wiem po sobie, że byłem osobą, która póki Ewangelia nie dotknęła mojego życia, starałem się zasłużyć na zbawienie. Starałem się żyć pobożnie, chodziłem do kościoła, ale w moim życiu nie było pokoju, nie było radości. Dopiero kiedy Ewangelia dotknęła do mojego serca, wtedy to, co jest tutaj napisane, stało się dla mnie wielką radością. Przyjąłem Pana Jezusa. Łaską zbawiony zostałem, już nie z uczynków, albym się nie chlubił. Ale ten werset 10 mówi o tym, Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Ja chciałbym ten fragment może jeszcze przeczytać w wersji tego Nowego Przymierza. Jesteśmy Jego dziełem, zostaliśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do dobrych czynów. Bóg przygotował je już wcześniej, by były treścią naszego życia. To, że mamy zbawienie z łaski, że nie musimy, że nie z uczynków jesteśmy zbawieni, ale z Bożej łaski, z Bożego miłosierdzia, to jednocześnie nie sprawia tego, że mamy nie żyć życiem świętym, że to, jak tutaj czytamy, że Bóg przeznaczył nas, abyśmy chodzili w dobrych uczynkach. I w tym fragmencie, który czytałem tutaj, że Bóg przygotował już to, żeby te dobre uczynki były treścią naszego życia. Jest to coś takiego bardzo ważnego. I chciałbym jakby zachęcić przez parę takich fragmentów i do tego, abyśmy na to sobie przypomnieli i zachęcali się, aby żyć takim życiem świętym, aby nasze życie było takim właściwym życiem. Otwórzmy list do Hebrajczyków 10:24. I baczmy jedni na drugich w celu pobudzania się do miłości i dobrych uczynków. Ten werset jest jakby napisany w kontekście wspólnych zgromadzeń, żeby nie opuszczać, żeby się zachęcać. Ale myślę, że tutaj ten fragment jakby szerzej mówi, że mamy się pobudzać do miłości i do dobrych uczynków. I we fragmencie, i ten fragment tak samo brzmi, ale troszeczkę dla mnie jakby tak pełniej właśnie w tym wersji Nowego Przymierza. Myślmy o sobie nawzajem, jak pobudzać się do miłości i dobrych uczynków. Czyli mamy nie być obojętni. Nasze życie ma być zachętą dla innych wierzących, dla ludzi z zewnątrz i mamy się zachęcać do tego, aby nasze czyny szły w naszym życiu, żebyśmy nasze życie było spójne. I następny taki fragment, bo tam są takie fajne słowa, to jest, przeczytamy trzy takie wersety z listu do Tytusa. Drugi rozdział. List do Tytusa, drugi rozdział, 14 werset. Który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w dobrych uczynkach. A ten sam werset w Nowym Przymierzu brzmi tak. On wydał za nas samego siebie, aby nas wykupić od różnego rodzaju nieprawości i oczyścić sobie lud wybrany na szczególną własność, oddany szlachetnym czynom. W tym samym liście, trzeci rozdział, pierwszy werset. Przypominaj im, aby zwierzchnością
i władzą poddani posłuszni byli, gotowi do wszelkiego dobrego uczynku. I tłumaczenie teraz Nowego Przymierza. Przypominaj im, aby byli poddani i posłuszni zwierzchnością i władzą, gotowi do każdego szlachetnego czynu. To słowo, to szlachetny, tak bardzo mi jakoś się spodobało, nie? Dobry uczynek, szlachetny. I tak samo jeszcze w 8 wersecie jest napisane. Prawdziwa to mowa i chcę, abyś ty przy tym obstawał, aby ci, którzy uwierzyli w Boga, starali się celować w dobrych uczynkach. To jest dobre i użyteczne dla ludzi. I muszę powiedzieć, że to tłumaczenie też brzmi właśnie bardzo zbliżone jest w tym tłumaczeniu. Poważnie myślą, niech ci, którzy zaufali Bogu, poważnie myślą o poświęceniu się temu, co szlachetne. A te sprawy właśnie są szlachetne i pożyteczne dla ludzi. Kiedy przeczytałem sobie te fragmenty i tak pomyślałem, Panie Boże, tak nowe jakieś takie dla mnie spojrzenie, że dobre uczynki, a takie szersze spojrzenie w tym tłumaczeniu, szlachetne. Tak się zastanawiałem jeszcze wieczorem, to było chyba z soboty na niedzielę, późna, i ja mówię, jeszcze Reniu, to była chyba północ, już się położyliście, ja mówię, Reniu, myśl, co to są te szlachetne, bo jakiś taki zmęczony jestem, nic mi nie przychodzi na myśl. I pierwsze jakieś takie moje skojarzenie to, jeżeli o jakimś szlachetnym czynie, to myślałem sobie, no ktoś oddaje jedną swoją nerkę dla osoby potrzebującej, robi to anonimowo, bezinteresownie. Wiecie, być może dobre myślenie, nie? Ale no później sobie poszukałem takich w internecie na drugi dzień, wpisałem takie hasło, szlachetny czyn i pod tym, no tam różne rzeczy się pokazały i było na przykład, że szlachetny na przykład człowiek to taki, którego cechuje uczciwość, prawość, bezinteresowność, honor. Mogą być szlachetne kamienie, to są te, które są które nie są podatne na czynniki zewnętrzne, są piękne, są bardzo cenne, drogocenne. I za tym hasłem też się pojawiały różne akcje i na przykład była szlachetna paczka, to była jakaś akcja, która odnosiła się, taka akcja pomocowa dla ludzi biednych, bezdomnych, inna akcja jakaś młodzież prowadziła tam, byłaby opisana dla dzieci i wszystkie te akcje takie szlachetne miały też jakieś tam swoje hasła. Nie było tam może Bożego Słowa, ale dwie takie myśli mi się takie spodobały. Tylko szlachetne czyny są trwałe. To powiedział Sofokles. I ja wiem, że to nie jest Boże Słowo i nie możemy tego w ogóle jakby porównywać, nie? Bo Boże Słowo jest najważniejsze, ale czasami też jakaś myśl, którą człowiek wypowie, która jest zgodna z Bożym Słowem, jest też taka cenna. I druga taka myśl, która mi się bardzo spodobała. Tylko wzorowanie się na wielkich i kryształowo czystych charakterach rodzi piękne idee i szlachetne czyny. I to powiedział Albert Einstein. Muszę powiedzieć, kiedy o tym pomyślałem, to stwierdziłem tak, że ludzi szlachetnych wśród ludzi niewierzących, czasami ateistów, też spotykamy i czasami mogliby nas zawstydzić swoim postępowaniem, jakąś taką bezinteresownością. Są ludzie, którzy może nawet Boga nie znają, ale służą jako wolontariusze w hospicjach, w różnych takich trudnych miejscach, odwiedzają chorych tak samo i potrafią często łożyć duże pieniądze na takie szlachetne cele, robią to myślę z wielkiego serca. I kiedy o tym pomyślałem, to że my mamy jednak coś większego, bo mamy Pana Jezusa, ten najlepszy, najdoskonalszy wzór, na którym możemy patrzeć. Mało tego, Słowo Boże mówi, że On stworzył nas do dobrych uczynków. Chce, abyśmy celowali w tych uczynkach, aby nasze życie było przepełnione dobrymi uczynkami. I tak się nad tym wszystkim zastanawiałem, myślę, Panie Boże, czy moje życie takie jest? Czy potrzebuję też takiego napomnienia, zachęty, że może myślę czasami, że łaską jestem zbawiony, a tak muszę sobie przypomnieć, że w moim życiu też powinny być widoczne te czyny miłości, te właściwe rzeczy. I
I kiedy myślałem o tych takich szlachetnych czynach, to przypomniał mi się fragment z Ewangelii Mateusza, z 25 rozdziału. Może przeczytamy. 25 rozdział Ewangelii Mateusza, 34-46. Wtedy powie król tym po swojej prawicy: pójdźcie zbawieni, błogosławieni Ojca mego, odziedziczycie królestwo przygotowane dla was od założenia świata. Albowiem łaknąłem, a daliście mi jeść, pragnąłem, a daliście mi pić, byłem przychodniem, a przyjęliście mnie, byłem nagi, a przyodzialiście mnie, byłem chory, odwiedzaliście mnie, byłem w więzieniu, a przychodziliście do mnie. Wtedy odpowiedzą mu sprawiedliwi tymi słowy: Panie, kiedy widzieliśmy Cię łaknącymi, a nakarmiliśmy Cię, albo pragnącymi, a daliśmy Ci pić? A kiedy widzieliśmy Cię przychodniem i przyjęliśmy Cię, albo nagimi i przyodzialiśmy Cię? I kiedy widzieliśmy Cię chorym, albo w więzieniu i przychodziliśmy do Ciebie? A król odpowiadając powie im: Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście. Wtedy powie i tym po lewicy: idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, zgotowany diabłu i jego aniołom, albowiem łaknąłem, a nie daliście mi jeść, pragnąłem, a nie daliście mi pić, byłem przychodniem, a nie przyjęliście mnie, nagim, a nie przyodzialiście mnie, chorym i w więzieniu, i nie odwiedziliście mnie. Wtedy i oni mu odpowiedzą, mówiąc: Panie, kiedy widzieliśmy Cię łaknącym, albo pragnącym, albo przychodniem, albo nagim, albo chorym, albo w więzieniu i nie usłużyliśmy Ci? Wtedy im odpowie tymi słowy: Zaprawdę powiadam wam, czegokolwiek nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, i mnie nie uczyniliście. I odejdą ci na kaźń wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. I kiedy czytałem sobie ten fragment, to tak pomyślałem, bo wcześniej mówiłem, że za tym szlachetnymi różnymi akcjami stały właśnie takie pomocowe, to myślałem: Panie Boże, jak dzięki Ci za to, że w naszym i społeczności, nasze zboże jest misja Nowa Nadzieja, gdzie ludzie, którzy są uzależnieni, mogą usłyszeć Ewangelię, mogą dostać wsparcie, że są ludzie, którzy są otwarci na takie osoby, że jest misja w więzieniu. I myślę, że wielu na tym miejscu jest zaangażowanych w tę służbę i ja muszę powiedzieć, że czasami jak ktoś stoi z boku, bo akurat w te służby nie jestem zaangażowany, to tak się wydaje takie, no, takie naturalne, ale to wszystko wymaga czasu, poświęcenia, to wszystko wymaga serca, takiego właściwego nastawienia i to się nie dzieje tak samoczynnie. Czasami w tej służbie jest i zniechęcenie, jakieś trudne sprawy, ale patrząc na przykład na Nową Nadzieję, bo ja wiem, że często o ich jakby podkreślamy, ale też byliśmy na przykład w niedzielę na obiedzie, bo ono jakoś tak wyszło, a były wolne miejsca, więc byliśmy tutaj na dole. I muszę powiedzieć, że ja byłem chwilę, bo musiałem no właśnie się przygotować do usługi, ale Renia została dłużej z Anią. I muszę powiedzieć, że to dla mnie też było zachętą, że są wierni, że nie patrzą może na ilość, kto przyszedł, czy ile, ale cały czas pracują, służą, wychodzą do takich ludzi i to jest dla mnie taką zachętą. Tak samo misja w więzieniu. Myślę, że każdy z nas ma swoją jakąś rolę do spełnienia, swoją służbę, odwiedzanie chorych i myślę, że każdy z nas, jeżeli miał jakieś problemy zdrowotne, bardzo, ale to bardzo sobie ceni, kiedy go ktoś odwiedzi w szpitalu, w domu, kiedy pamięta o nim. I ja na przykład przechodząc jakieś takie trudne sytuacje, kiedy miałem ze zdrowiem, wiem, że jak bardzo ważna była dla mnie modlitwa zboru, a też czy wsparcie braci, którzy czy mnie odwiedzili, dodali mi otuchy i mówili: jesteśmy z Tobą w modlitwie, jeżeli czegoś potrzebujesz, pomożemy Ci. I ja myślę, że modlitwa jest najważniejsza, ale też odwiedzenie, wsparcie jest takie, no czasami te relacje w cztery oczy są najważniejsze. Ja wiem, że to robimy, ale kiedy ja się nad sobą zastanowiłem: Panie, chciałbym po prostu być bardziej wyczulony na Twój głos, że jeżeli mnie zachęcasz do odwiedzenia kogoś chorego, żebym nie patrzył, że to ma zrobić pastor, jeden czy drugi, ktoś ze starszych zboru, ale jeżeli Duch Święty mnie zachęca, żebym poszedł, odwiedził, żebym był taki gotowy na to, aby usłużyć.
I ten aspekt się też przewijał właśnie w takich relacjach tam na kongresie, kiedy był czas takich świadectw, składania świadectw, to był taki jeden wieczór i parę osób mówiło o swoich takich trudnych doświadczeniach ze zdrowiem. I w każdej tej sytuacji, kiedy byli w szpitalu czy w trudnych sytuacjach związanych z ich stanem zdrowia, podkreślali to, że w tym momencie widzieli, jak ważny jest dla nich zbór, że ludzie ich odwiedzają, modlą się o nich, że ich wspierają SMS-ami, Słowem Bożym i każdy z nich to jakby podkreślał i myślę, że to póki człowiek tego nie przeżyje w takiej sytuacji, czasami można o tym zapomnieć, ale ja wierzę, że Duch Święty pobudza nasze serca i będzie jeszcze bardziej pobudzał właśnie, aby w tej służbie takiej i wstawienniczej, takiej odwiedzinowej, aby być bardziej, że tak powiem, jeszcze aktywni. I też zastanawiałem się nad takim, co jeszcze można było odnośnie tych szlachetnych czynów powiedzieć. Ja wiem, że jest wiele takich rzeczy, ale ja taki wyrywek tego, taki, jakiś taki niewielki wycinek mówię. I otwórzmy może 1 Tymoteusza 5:10. I tu jest o wdowach, ale tu jest taki fajny fragment. Mająca dobre imię z powodu szlachetnych uczynków, że dzieci wychowała, że gościny udzielała, że świętym nogi umywała, że prześladowanych wspomagała, że wszelkie dobre uczynki gorliwie pełniła. Ja się przyczepiłem tych szlachetnych uczynków i dlatego tak bardzo mi się to spodobał, ten fragment. Ale zaciekawiło mnie to, że dzieci wychowała, no, że to też jest taki szlachetny czyn. Nie jestem matką, jestem ojcem, ale myślę, że to jest taka też wielka misja, kiedy rodzice wychowają dziecko na takiego porządnego człowieka, ale przede wszystkim doprowadzą go do poznania Jezusa Chrystusa. Kiedy swoim życiem, swoim przykładem, swoją postawą nie są przeszkodą, ale są taką wskazówką, są zachętą dla swoich dzieci i te dzieci wchodzą, naśladują Jezusa, oddają swoje życie Chrystusowi. I gościnność. Myślę, że to też jest coś, co tak bardzo jest dla nas ważne i czasami wiadomo, że kiedy jest większy zbór, trudno wszystkich zaprosić. Myśmy się czasami tak z Renią zastanawiali, kogo jeszcze. Tu nam coś wypadło, tam nie. Myślę, że paru z was mamy gdzieś tam zapisanych na swojej liście, gdzie chcielibyśmy. Wszystkich nie potrafimy, ale myślę, że tak samo jak powiedziałem o czy odwiedzaniu, czy w jakichś sytuacjach, to ta gościnność, musimy prosić też Ducha Świętego, aby nam pokazywał, abyśmy byli i bezinteresowni, bez jakichś takich swoich, ale żebyśmy byli też otwarci na inne osoby, których może nie znamy, żebyśmy mogli razem się czy poznawać z Boże, czy mieć jakieś takie relacje bliższe i ta gościnność to może właśnie się w ten sposób też przejawiać, że zaprosimy kogoś, czy wspólnie się spotkamy. I Hebrajczyków 13:1-2 w tym drugim wersecie jest taki fragment, który często może gdzieś tam słyszymy. Gościnności nie zapominajcie. 13:1-2. Gościnności nie zapominajcie. To jest dla mnie, że mam gościnności nie zapominać. Muszę powiedzieć, że jeszcze odszukam może ten fragment. Pamiętam przed laty właśnie taki mój najlepszy przyjaciel, kiedy się lata temu poznaliśmy i ta przyjaźń jest dalej czynna i te relacje są fajne. Myślę, że on mi to kiedyś powiedział, bo tu jest ten fragment. Gościnności nie zapominajcie, przez nią bowiem niektórzy, nie wiedząc o tym, aniołów gościli. Ja to pamiętam, lata temu mi powiedział i nie wiem, no Pan Bóg często różnych ludzi na naszej drodze stawia i czasami to może być anioł, a czasami to może być osoba, która może być takim bliskim przyjacielem już na lata, nie? Przez gościnność, przez te szlachetne czyny. W liście do Kolosan, 3 rozdziale, 12 do 17,
tego. Przeto przyobleczcie się jako wybrani Boży, święci i miłowani, w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość, znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu, jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy. A ponadto wszystko przyobleczcie się w miłość, która jest spójnią doskonałości, a w sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też powołani jesteście w jednym ciele, a bądźcie wdzięczni. Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie. We wszelkiej mądrości nauczajcie i napominajcie jedni drugich przez psalmy, hymny, pieśni duchowne, śpiewając Bogu w sercach waszych. I wszystko, cokolwiek czynicie w słowie lub w uczynku, wszystko czynicie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez Niego Bogu Ojcu. Czytając ten fragment, pomyślałem o przebaczaniu. Czasami trzeba mieć naprawdę takie szlachetne serce, ktoś mi zajdzie za skórę, przebaczam mu, ale ciągle jest coś i naprawdę czasami trzeba takiego zmagania, żeby nie pozostawić, żeby to nieprzebaczenie nie zmieniło się w zgorzknienie, w urazę, żeby grzech w moim życiu nie zapanował. Ale też czasami tak się mówi, że ktoś szlachetnie postąpił, wybaczył komuś, kto go skrzywdził i myślę, że to jest tak bardzo ważne. Ale też inna rzecz mnie bardzo tak w tym fragmencie, że zachęciła, że mamy napominać jedni drugich przez psalmy, hymny, pieśni duchowne, wdzięcznie śpiewając Bogu w sercach waszych. Tak na nasz grunt przenosząc, czasami to może być ten SMS napisany do kogoś ze słowem, taki budujący, podnoszący na sercu, z Bożym Słowem, z wersetem, ze słowami, które Bóg dał nam w nasze serce, aby przekazać drugiej osobie. I muszę powiedzieć, że no, mamy się otwierać na innych. Ja teraz to tak przypominam i ten kongres i też zastanawialiśmy się, Panie Boże, dla kogo być błogosławieństwem. Byliśmy sami z Ustronia, znaliśmy może inne osoby, bo była grupa z Cieszyna taka mocna, chyba 26 osób. Ale też zobaczyliśmy taką siostrę, która tak samotna była tam ze swoją córeczką, tak popatrzyliśmy, trochę starsza była od Ani, 2 lata, ale jakoś tak ją przy śniadaniu zaczepiliśmy, mogliśmy porozmawiać chwilę i później troszeczkę nasza relacja się tak zacieśniła. I musieliśmy powiedzieć, że był to dla niej i dla nas, myślę, że taki też dobry czas, bo Ania mogła zaprzyjaźnić się z Jolą i no też... Chciała ciągle gdzieś tam, chociaż nie chodziły na te same zajęcia na szkółkę, ale chciała się z nią bawić. Renia mogła sobie z tą siostrą porozmawiać, mieć taki czas, że mogła wysłuchać, jakie troski, jakie zmagania są w jej życiu. Ale to też z naszej strony wymagało jakiegoś kroku, żeby się otworzyć, żeby nie podchodzić do tych osób, które znamy, nie dosiadać się do samych znajomych, ale żeby wyjść do kogoś, kogo nie znamy, czy zaprzyjaźnić się trochę. I muszę powiedzieć, że kiedy się żegnaliśmy, i to nie mówi, żeby się jakoś tak pochwalić, ale ona była taka wzruszona i ona mówiła, że cieszy się, że Bóg daje jej na drodze takich ludzi, którzy ją zachęcają, inspirują, że też mogliśmy być takimi ludźmi. I ja wierzę, że też przez taką postawę w naszym życiu możemy się wzajemnie budować, zachęcać, nie? Ja w tym momencie nie mówię, że kogoś nie znamy w zborze i te osoby, które są mniej znane, gdzieś tam wychodzą ze zboru w niedzielę i że naraz się wszyscy rzucimy za tymi osobami i chcemy ich poznać. Nie? To chodzi o to, żeby to było naturalne, żebyśmy byli też otwarci na to, żeby kogoś poznać, żeby porozmawiać z nim, żeby właśnie też te osoby nie czuły się samotne. Bo tak czasami jest, że my sami oczekujemy, że ktoś się nami zainteresuje. I to też się tak przejawiało w jakiejś tam rozmowie, jak Renia stała w kolejce, a raz była kolejka tylko za drugim daniem tam na stołówce. Coś tam, jakiś poślizg był i dwie siostry się strasznie żaliły, że był jakiś niby miał być wieczór romantyczny, taki zapowiedziany, jakiś tam po społeczności. Ten wieczór romantyczny właśnie miał polegać na tym, że
że mieliśmy kogoś tam spotkać, poznać, porozmawiać, podzielić Bożym Słowem. I one były takie zawiedzione, bo nikt z nimi nie rozmawiał. Nie? I tam potem Renia jeszcze z inną siostrą mówiły, no ale to trzeba samemu wyjść czasami i wykazać inicjatywę, aby tę drugą osobę zachęcić i zbudować. I ja myślę, że potem jakoś tak gdzieś tam się spotykaliśmy i widzieliśmy, że te siostry już były inaczej nastawione. I myślę, że czasami są osoby, które są takie bardzo otwarte. Im jest to bardzo łatwo nawiązać znajomość. Wszędzie mają pełno znajomych, same się pchają do relacji. A są też osoby, które są bardziej zamknięte i skryte i czasem muszą wiele przełamać w swoim życiu. Ale Boże Słowo zachęca nas do tych dobrych czynów. Tu nie chodzi o to, żeby samych tylko znajomych poznawać, ale chodzi o to, żeby też życie innych ludzi wnosić Boże życie, Boże błogosławieństwo. I ten fragment był tam z Kolosan, który czytałem. Jak mamy, zadałem sobie pytanie, jak mamy wykonywać dobre czyny? Jakie powinny być motywacje? I słyszałem takie zdanie, i to chyba na kongresie brat mówił, że Purytanie mówili, Bóg lubi przysłówki, czyli nie tyle co robisz jest ważne, ale jak robisz to dla Niego, dla Jezusa, jakie jest Twoje serce. Czyli wracając do tych naszych dobrych uczynków, do tych szlachetnych czynów, Bóg widzi nasze motywacje. Co jest za tym? Czy jest jakaś, jeżeli chcę kogoś poznać, że mam w tym jakiś interes, bo jest akurat osobą, że tak powiem, która może mi, relacja z nią, znajomość z nią może mi się przydać, czy Bóg patrzy na serce i widzi, jakie są moje motywacje, czy są czyste, że chcę być błogosławieństwem dla drugiej osoby, że chcę być osobą, która wnosi to Boże życie w życie mojego brata i siostry, czy wręcz osoby niewierzącej. I w liście tam do Kolosan, w trzecim rozdziale, w następnych wersetach. Cokolwiek czynicie, z duszy czyńcie, jako dla Pana, a nie dla ludzi, wiedząc, że od Pana otrzymacie jako zapłatę dziedzictwo, gdyż Chrystusowi Panu służycie. Czyli wszystko, cokolwiek czynimy, nie możemy sobie zasłużyć na zbawienie, nie możemy zdobyć Boże przychylności, bo to się dokonało na krzyżu Golgoty, ale nasze uczynki mają być czynione z serca, z miłości dla Jezusa Chrystusa, aby budować się też Kościół Boży, Bożą wspólnotę. I ja tak jakoś tak podkreślałem, to mówiłem o relacjach w Kościele. To dotyczy tak samo, że nasze szlachetne czyny, że mamy, w których mamy celować, do których zostaliśmy stworzeni, dotyczą wszystkich ludzi, ale tak pomyślałem i takie wersety, na przykład z Galacjan 6:10. Przeto, póki czas mamy, dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary. Ja myślę, że to jest taki bardzo ważny fragment Bożego Słowa. Bo jeżeli w naszych relacjach między braćmi i siostrami nie będzie miłości, kiedy nie będzie wsparcia, to ludzie patrząc z zewnątrz powiedzą, cóż, my możemy lepiej żyć, nie? Czyli te nasze dobre czyny dotyczą wszystkich, ale najwięcej mamy dbać o domowników wiary. W 1 Tymoteusza 5:8 jest to jakby tak na nowo potwierdzone. A jeśli kto o swoich, zwłaszcza o domowników, nie ma starania, ten zaparł się wiary i jest gorszy od niewierzącego. O, takie ostre słowa, trudne słowa. I co ma być... Jeszcze mam parę takich wersetów z Jakuba. 4:17. Kto więc umie dobrze czynić, a nie czyni, dopuszcza się grzechu. Czyli to, że zostaliśmy stworzeni do dobrych czynów, nie jest takie nieistotne, jest bardzo ważne. I w Jakubie 2:26, bo jak ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynków jest martwa.
Co jest też efektem takim czynienia naszych dobrych uczynków. Czynimy to dla Pana Jezusa, dla Boga, ale w Mateusza 5:16 jest taki werset, też go dobrze znamy, chciałbym go przypomnieć. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Na kongresie jeden z braci powiedział, czy wiemy o tym, że jest 5 Ewangelii? No, zastanawiałem się, czy jakiś Kościół Zielonoświątkowy jakieś apokryfy dołączył, rozszerzył kanon z Nowego Testamentu. I on mówi, jest Ewangelia według Mateusza, według Marka, Łukasza, według Jana i według Sebastiana, Bogusława, Jana. I ludzie patrząc na nasze życie mają widzieć Jezusa i patrząc na nasze czyny, na naszą postawę mają widzieć Jezusa. I często ludzie niewierzący, powiedziałbym, najczęściej czytają tą piątą Ewangelię, czyli nasze życie. Jeżeli w naszym życiu nie będzie tych szlachetnych czynów, nie będzie czynów takich miłości, błogosławieństwa konkretnych, to ci ludzie często przejdą obojętnie. Ale kiedy będą widzieć dobre uczynki, ja się czepiam tych szlachetnych, to będą się zastanawiać nad swoim życiem, będą chwalić Boga. Kiedy Renia była na chyba ostatnim spotkaniu dla kobiet, siostra Tatiana sprzedawała taką książkę Małe uczynki wielkiej miłości. Chyba taki tytuł był. I tam są tam jest kilka takich świadectw i jak sobie przypominam, było tam świadectwo takiej siostry, która już była w starszym wieku, mam nadzieję, że tego nie zniekształcę, która leżała w szpitalu długo, była w ciężkim stanie i przychodzili do niej wierzący, odwiedzali ją, modlili się z nią, śpiewali pieśni. Przychodził pastor, który głosił też słowo, dzielił się słowem, bo nie mogła być w zborze. Modlili się razem, śpiewali pieśni i w tym samym pokoju leżała inna osoba, starsza pani, która też była w bardzo ciężkim stanie i o ile pamiętam z tego opowiadania, obie te panie zmarły. Ale i potem, co dziwne, ten pastor miał pogrzeb, ale miał dwa pogrzeby, bo na pierwszym pogrzebie odprowadzali siostrę ze zboru, żegnali ją i głosili jej słowo, a druga sytuacja wynikła właśnie z tą panią, która leżała, która się przysłuchiwała, coś tam dopytywała swojej sąsiadki, chociaż obie już były w bardzo ciężkim stanie. I zaszła taka sytuacja, że ta starsza pani na krótko przed swoją śmiercią poprosiła pastora, modliła się o przyjęcie Jezusa, ale też poprosiła go o to, czy napisała taki list do swojej córki i prosiła, żeby to właśnie ten pastor zrobił dla niej, odprawił pogrzeb. I po tym pogrzebie, żeby ta córka przyszła do tego pastora i że on jej wszystko wyjaśni, on jej powie, co trzeba, nie? Coś takiego, trochę tak może, ale to było takie bardzo ciekawe, bo ta osoba oddając swoje, przysłuchując się, widząc tą sytuację w szpitalu, widząc miłość i wsparcie braci i sióstr, też zapragnęła pojednać się z Chrystusem, a jednocześnie cały czas martwiła się o swoją córkę. I ta córka po pogrzebie podeszła do pastorza. Pastorze, moja mama prosiła mnie, żebyś mi wyjaśnił. On z początku nie wiedział, o co chodzi, ale później zrozumiał, że ma jej wyjaśnić drogę zbawienia. Ta pani już nie miała czasu ze swoją córką porozmawiać, nie miała czasu jej wyjaśnić, odeszła, ale jeszcze jej wola została spełniona, chciała, żeby jej córka też usłyszała dobrą nowinę. I myślę, że tych sytuacji,
których Bóg nas może postawić, aby być błogosławieństwem dla innych, żeby czynić te takie szlachetne czyny. To mogą być wielkie rzeczy, ale to mogą być drobne rzeczy. To może być świadectwo, to może być dobre słowo. Kiedy tak w niedzielę tak się zastanawiałem nad takimi tymi małymi czynami, myślałem o osobach, które w moim życiu czasami jakoś powiedziały takie słowa, które mnie poruszyły, zachęciły. Przypomniała mi się postać, wręcz miałem tak, abym zdjęcie przed sobą zobaczył, że to jest droga siostra, już nie żyjąca ileś lat, żona brata Pawła Małysza. I muszę powiedzieć, że pamiętam jej jakieś takie słowa, których ona mnie zachęcała: Boguśku, naśladuj Chrystusa, zrób tamto, takie rzeczy. Mówiła do mnie jak mama, nie? Ja w niedzielę, jak się zastanawiałem na tą usługę, tak myślę, Panie Boże, tak się mi przypomniała dziwnie, to tak nie wiedziałem, czy teraz powiedzieć, bo Rad Małysz tutaj, Paweł siedzi w drugiej ławce, nie chciałem go wprawić w jakieś takie zakłopotanie, ale normalnie ten wizerunek jej twarzy, takiej uśmiechniętej, ciepłej, a to już są lata, nie? Kiedy już jej między nami nie ma. I tak pomyślałem, Panie Boże, daj, aby moje życie chwaliło Ciebie, żeby było błogosławieństwem dla innych. I to niech będzie też naszą modlitwą. Abyśmy się nad tym zastanowili, abyśmy mówili, Duchu Święty, pobudzaj mnie do tych dobrych czynów, aby moje uszy były otwarte, aby moje oczy były otwarte, abym mógł słyszeć Twoją zachętę, Twoje kierownictwo, abym mógł być użyteczny dla Ciebie. Aby ludzie czytając tą piątą Ewangelię z mojego życia nie byli zgorszeni, ale aby byli zbudowani i mogli chwalić Ojca, który jest w niebie. Amen.